No więc trzeba zamykać bramę tutaj, żeby owce się nie wydostały. Żeby barany nie uciekły. No jednego tu widzimy. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu. Przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część druga. Golden Circle. Złoty krąg. Rozpoczynamy kolejną część naszej wyprawy. Przypomnijmy, podróżujemy campervanem dookoła Islandii. Często pogoda na Islandii jest okrutna, ale zdarzają się też tak piękne poranki, które są po prostu magiczne. W poprzedniej części zwiedzaliśmy stolicę Islandii, Reykjavik. W tej części pokażemy Wam atrakcję tak zwanego Złotego Kręgu. Radek, co tu mamy? Pierwszą jajecznicę na Islandii. Pięknie. Dzień rozpoczynamy na kempingu Þingvellir, jednym z najładniej położonych kempingów z widokami na teren Parku Narodowego. Czas wyruszyć w drogę. Przypomnijmy, znajdujemy się na terenie Parku Narodowego i będziemy podróżować szlakiem największych atrakcji tzw. Złotego Kręgu. Golden Circle to nazwa trasy turystycznej w południowo-zachodniej Islandii. Obejmuje główne atrakcje turystyczne tej wyspy. Trasa jest wybierana przez wielu turystów, którzy mogą tu sobie zrobić szybką wycieczkę z Reykjaviku. Dla nas to jeden z wielu etapów podróży. Lista atrakcji, które można zobaczyć w ramach wycieczki po Golden Circle, jest oczywiście umowna, ale są pewne punkty obowiązkowe, które trzeba odwiedzić. Jednym z nich jest Þingvellir, park narodowy istniejący tu już od 1930 roku. W 2004 roku miejsce wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obszar jest bardzo ważny dla historii Islandii z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wciąż żywym pomnikiem przyrody, dzięki któremu Islandia zawdzięcza swoje istnienie. Po drugie, to miejsce o bardzo ważnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Zacznijmy od geologii. Cała Islandia powstała dzięki rozchodzeniu się dwóch płyt kontynentalnych, europejskiej i północnoamerykańskiej. To utworzyło ryft, czyli rodzaj doliny. Pasmo nazywa się grzbietem śródatlantyckim, który przebiega przez ocean. Na powierzchnię wystaje w kilku miejscach na świecie. A na Islandii istnieje najlepszy punkt do obserwacji tego terenu. Cały obszar poprzecinany jest licznymi szczelinami. Niektóre zalane są jeziorami, w niektórych można nawet zanurkować. Ale jeśli ktoś chce pozostać suchy, to też może z jednej strony dotknąć terenu Europy i szybko przejść do kontynentu północnoamerykańskiego. Te płyty wciąż się od siebie oddalają, więc z czasem ta atrakcja będzie trwała coraz dłużej. Park Narodowy Þingvellir jest także miejscem ważnym historycznie i kulturowo. To właśnie tutaj gromadził się islandzki parlament Alting. Pierwsze obrady miały miejsce już w 930 roku. To najstarszy parlament na świecie. Obradowano pod gołym niebem. Prawo głosu mieli wodzowie klanów, ale obrady obserwować mogli wszyscy mieszkańcy wyspy. Zgromadzenia odbywały się tu aż do roku 1799. Dopiero później zostały przeniesione do Reykjaviku. Ale także tu, na terenie Þingvellir, naród islandzki porzucił pogański system wierzeń na rzecz chrześcijaństwa w 1000 roku. I także tutaj, w 1944 roku, Islandczycy ogłosili swoją niezależność od Danii.
teren jest tak duży, że zawsze można znaleźć spokojne miejsce z pięknymi widokami. Na przykład na ten piękny kościółek. Według sagi o chrześcijaństwie pierwszy kościół nakazał tu zbudować król Norwegii. Ten, który obecnie oglądamy, jest z XIX wieku. Bez względu na to, czy interesuje Was geologia Islandii, czy historia, to miejsce warto odwiedzić. Podążamy dalej szlakiem tak zwanego Złotego Kręgu. Czas na pierwszy odwiedzony przez nas wodospad. Na Islandii jest ich 1000, więc i podczas naszej wyprawy będziemy Was zabierać często pod wielkie kaskady. Przed nami wodospad Gullfoss, jeden z najpopularniejszych wodospadów na Islandii. Nazwa oznacza dokładnie Złoty Wodospad. Składa się z dwóch kaskad, pierwsza mierzy 11 metrów, druga położona jest pod kątem w stosunku do pierwszej i ma 21 metrów. Ściany po obu stronach wodospadu sięgają 70 metrów, schodząc do wielkiego kanionu Gullfossfjordur. W jednej sekundzie przepływa przez ten wodospad 110 metrów sześciennych wody. Nic dziwnego, że na początku XX wieku miał być przekształcony w hydroelektrownię, ale jednak zrezygnowano z tego pomysłu. Określenie Złoty Wodospad pochodzi najprawdopodobniej od tęczy, która pojawia się tu zawsze w słoneczną pogodę. Nawet nie schodząc na dół pod sam wodospad, pewne jest, że oglądanie tych pięknych kaskad nie ujdzie nam na sucho. Woda to żywioł odczuwalny na Islandii na każdym kroku i pod każdą postacią. Namiastkę wszystkich procesów, które dzieją się pod ziemią, można podziwiać na obszarze geotermalnym w dolinie Haukadalur. Tu dokładnie można odczuć, że cały teren pod nami żyje. Gorące źródła i wywierzyska z wrzątkiem. Naturalne baseny błotne z nieustannie gotującą się mazią. Czy fumarole, czyli otwory w ziemi, emitujące ogromne ilości pary wodnej i gazów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, chlorowodoru czy siarkowodoru. Lekka zadymka na Islandii. Miejsce słynne jest jednak na cały świat za sprawą słowa gejzer. To właśnie tu tę nazwę zastosowano po raz pierwszy i to właśnie tu znajduje się gejzer o nazwie Geysir. Nazwa powstała na bazie czasownika geisa, który w języku islandzkim oznacza tryskanie. Ktoś kiedyś zobaczył tę dziurę w ziemi, z której wybuchała woda i nazwał ją po prostu tryskaczem. Nazwa gejzer teraz służy na całym świecie do określania źródeł wody strzelających w niebo. Geysir. Przykład, jak sława jest mocna. Niestety wielki gejzer od kilku lat śpi. Wszyscy spoglądają z nadzieją w jego tafle, myśląc, że może to właśnie teraz. Kiedyś wybuchnie, ale kiedy, tego nie wie nikt. Na szczęście jego funkcję i uwagę wszystkich przybywających tu turystów przejął inny gejzer, Strokkur. Nie jest tak wysoki jak gejzir, który strzelał nawet na 80 metrów. Strokkur zadowala wszystkich poziomem niecałych 40 metrów, za to wystrzela co kilka minut. Wszystko jest jednak dość nieregularne. Mogą zdarzać się wybuchy zupełnie niskie, jak i niespodziewanie wysokie. Również i moment wybuchu trudno przewidzieć. Może on nastąpić co 2 minuty, ale można czekać też 10. Wszyscy turyści cierpliwie czekają na te niespodzianki.
Aha! Po tych wszystkich emocjach czas na chwilę uspokojenia. Zawsze dość chętnie wybieramy miejsca mniej oblegane turystycznie. Islandia oferuje ich naprawdę bardzo dużo. Także w ramach popularnej trasy Złotego Kręgu wybieramy się na kolejny wodospad. Z tego powodu, że trzeba do niego trochę dojść, nieliczni turyści decydują się go odwiedzić. To wodospad Brúarfoss. Zasila go bystra rzeka Bruara, której wody pochodzą z lodowca Langjökull. Wodospad nie imponuje może rozmiarem, raczej rozłożystym urokiem, pięknym otoczeniem, a przede wszystkim słynnym błękitnym kolorem wody. Niektórzy twierdzą, że jest to najbardziej niebieski wodospad na Islandii. Ten kolor zawdzięcza głównie wodzie z lodowca, ale także czarnym, lawowym skałom, po których spływa woda i które uwydatniają ten błękitny kolor. W tak nielicznie odwiedzanych przez turystów miejscach można spokojnie odpoczywać w otoczeniu islandzkiej przyrody. Kolejnym z żywiołów na Islandii jest ogień, czyli wulkany. Na terenie Islandii wciąż wybuchają nowe, ale są też i takie, które dawno uznano za wygasłe i które można spokojnie oglądać. Jednym z nich jest Kerit. Naukowcy uważają, że wulkan był kiedyś w kształcie stożka, ale z tego powodu, iż wyczerpał swoje zasoby magmy, zapadł się i to doprowadziło do powstania obecnego kształtu. Czerwony kolor krater zawdzięcza rudom żelaza. Jezioro powstałe wewnątrz ma około 170 metrów szerokości i 270 metrów obwodu, za to aż 55 metrów głębokości. Za wyjątkowy kolor jeziora odpowiadają minerały z okolicznych skał. W bliskim sąsiedztwie wulkanu Kerit napotykamy na spore połacie lasu. Zwykło się mawiać, że na Islandii nie ma lasów. To nieprawda. Spotkać można je w wielu miejscach. Ale rzeczywiście stanowią niewielki odsetek terenu Islandii. Zanim przybyli tu stali osadnicy w IX wieku, Islandia była pokryta lasami w 40%. Niestety osadnicy ścinali drzewo na opał i budowę łodzi i karczowali teren pod wypas, a bydło uniemożliwiało odrastanie drzew. Jeszcze 30 lat temu lasy stanowiły tylko 1% powierzchni Islandii, ale Islandczycy postanowili intensywnie zalesiać teren swojego kraju. Niestety drzewa trzeba po prostu sadzić ręcznie. Bardzo rzadko następuje tu samorzutny rozwój drzewostanu. Obecnie powierzchnia lasów wynosi już 2%, a oczekuje się, że za 20 lat będzie to 3%. Są na Islandii jednak rośliny, które radzą sobie aż nadto dobrze. To słynny łubin. Jeden z symboli lata na Islandii. Jednak to piękno natury stanowi pewien problem. Są to rośliny inwazyjne. Rozprzestrzeniają się w tak szybkim tempie, że zagrażają islandzkiej przyrodzie. Łubin nie jest rodzimą rośliną Islandii, został sprowadzony w latach 70. XX wieku z Alaski, by zapobiec erozji gleby i choć odrobinę zazielenić wyspę. I to się udało. Niestety łubin, który miał występować jedynie na wybrzeżu, błyskawicznie zaczął rozprzestrzeniać się na całą wyspę. Rozrost łubinu sprawia, że zagrożone są uprawy innych roślin. Turyści jednak bardzo łubin lubią, nawet sobie z niego żartują. Słynna polska piosenka powinna być jeszcze wzbogacona o jeden wers. W kinie, w Lublinie i w łubinie. A zupełnie na poważnie, łubin zapobiega erozji gleby, zabezpiecza drogi przed zasypywaniem po burzach piaskowych, no i cieszy oko. Mam nadzieję, że Islandczycy wypracują sobie z nim jakiś kompromis.
pora, by zawitać się w kolejnym mieście, a w nim zaparkować na kolejnym kempingu. To miasto Selfoss. Niespełna 8-tysięczna osada położona jest nad rzeką Ulfusa, największą rzeką Islandii, słynną z połowu łososia. Powracając jeszcze do nazwy miasta Selfoss, to na północy Islandii znajduje się wodospad o tej samej nazwie. Zwróćcie na to uwagę, umawiając się z kimś na przykład, bo miejsca te dzieli 600 km. Tym razem nasz kemping położony jest dosłownie w środku miasta. Ta bezpośrednia bliskość może być atutem, jeśli chce się skorzystać z miejskich udogodnień. Nie ma tu jednak mowy o spokoju, jak gdzieś na łonie natury. To prostu miejski zgiełk. Także zaplecze na tym kempingu nas nie zachwyciło. Na szczęście miejsca parkingowe zorganizowano w otoczeniu zieleni, więc można oddać się zwykłym, codziennym kempingowym czynnościom. Kolejny dzień naszej wyprawy postanowiliśmy rozpocząć od wędrówki. W tym celu pojawiamy się w miasteczku Hveragerdi. Stąd wyruszamy w niekrótki spacer doliną Reykjadalur. Nasze cel to wyjątkowy strumień znajdujący się pomiędzy tymi wzgórzami. Przed nami niecałe 4 km. Dolina Reykjadalur położona jest na obszarze geotermalnym wulkanu Hengil. Wulkan zajmuje powierzchnię około 100 km kwadratowych. Choć jego erupcja miała miejsce 2000 lat temu, teren wciąż jest aktywny. Wędrując, podziwiamy liczne gorące źródła, fumarole, bulgoczące błota. Przystajemy, by podziwiać wodospady. Wpatrujemy się w hipnotyzującą parę unoszącą się z wielu skalnych szczelin. Nazwa Reykjadalur oznacza Dolinę Pary. Po wędrówce wzgórzami i wąwozami w końcu docieramy do celu. Rzeka Reykjadalur. Nie służy jedynie do podziwiania. Jest chłodno, więc aby się ogrzać, bez zwłoki po prostu wchodzimy do niej. No i w końcu po dość długim marszu dotarliśmy. Odcinek nie jest zbyt długi, jeśli chodzi o kilometry, bo 3 km tylko, ale często idzie się pod górę, a poza tym widoki są tak piękne, że co chwila trzeba się zatrzymać, żeby zrobić jakąś fotkę czy filmik. Ale naprawdę warto to przejść i wylądować tutaj, w tej rzece. Jest wyjątkowa, bo jest gorąca. I po tym długim marszu zanurzacie się w tej przyjemnie błogiej, ciepłej wodzie. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla morsów, bo tu się nie wychłodzicie, tu można się tylko wygrzać. No, wędkarzy też tutaj nie uświadczycie. Bo tu nie ma żadnych ryb, nie wiadomo, czy któreś znoszą taką temperaturę. No, chyba że takie wieloryby jak my. No, to teraz my się oddajemy błogiemu relaksowi. Zdecydowanie polecamy, jest bosko. Herbatki? A, chętnie. Gorąca rzeka Reykjadalur tworzy się z dziesiątków gorących źródeł na wzgórzach, a także z wody lodowcowej i deszczowej. Na fragmencie strumienia stworzono specjalną kładkę, a także miejsca do przebierania dla wszystkich amatorów kąpieli. Woda ma temperaturę około 40 stopni. Powyżej strumień jest tak gorący, że mógłby poparzyć. Kąpiel w gorącej rzece Reykjadalur w tej urokliwej górskiej dolinie jest wyjątkowym przeżyciem. Nieodłącznym elementem islandzkiego pejzażu na całej wyspie są owce i kozy. Zwierzęta pasą się na wielkich łąkach i wzgórzach. Owiec jest na Islandii prawie 3 razy więcej niż mieszkańców. Nic jednak dziwnego.
Wełna pozwala tworzyć ciepłe ubrania i słynne już na cały świat islandzkie swetry. A mięso, tak jak mówiliśmy, jest jednym z głównych składników islandzkich potraw. Większość owiec czy kóz pozostaje w wielkich, ale ogrodzonych terenach. Sporo jednak po prostu wędruje sobie, gdzie chce. Trzeba na to uważać, zwłaszcza na drogach, bo zwierzęta traktują ten teren po prostu jak swój. Kiedy nadchodzi zima, w takich miejscach jak to, które nazywa się Red, organizowany jest Retir. Owce ściągnięte z gór są zapędzane do tej zagrody i wewnątrz następuje podział zwierząt na poszczególnych gospodarzy. Na Islandii spotkać też można często lisa polarnego, który był tu jedynym gatunkiem ssaka na wyspie, zanim w IX wieku pojawili się pierwsi osadnicy. Lisy polarne zdumiewająco dobrze potrafią dostosować się do tutejszych warunków klimatycznych. Niektórzy uważają, że najpiękniej ze zwierząt na wyspie prezentują się jednak islandzkie konie. Inni uważają, że najsłodsze są maskonury. Ocenicie sami. Pokażemy w kolejnych częściach podróży, jak wyglądają te zwierzęta w różnych regionach Islandii. No więc trzeba zamykać bramę tutaj, żeby owce się nie wydostały. Żeby barany nie uciekły. No jednego tu widzimy. W tej części wyprawy odwiedziliśmy głównie atrakcję tak zwanego Złotego Kręgu, czyli Golden Circle. Wyjeżdżając nieco poza tę podstawową mapę Złotego Kręgu, można podziwiać jeszcze większe wodospadowe przeboje. Dojazd nie jest najłatwiejszy, prowadzi drogami o szutrowej nawierzchni. Oczywiście samochód z napędem 4x4 nie będzie miał tu problemów, ale jeśli jedziecie kamperem tak jak my, to lato jest najlepszą porą, by się tu wybrać. W innych porach roku dokładnie sprawdźcie, czy drogi te są przejezdne. To drogi 32 i 332. Jeśli zdołacie się skupić nie tylko na drodze, ale i otoczeniu, to podziwiać można majestatyczny, potężny wulkan Hekla, który nazywany jest królową islandzkich wulkanów. Ale nasz cel to wodospady. Dwa. Właściwie są jak bracia. Wodospad Haifos to pierwszy z nich. Nazwa oznacza wysoki wodospad. Mierzy 128 metrów i jest trzecim najwyższym wodospadem na Islandii. Długa struga wody spada po pięknych warstwach skalnego klifu. Oczywiście pochodzenia wulkanicznego. Skały te mają blisko 2 miliony lat. Zaraz obok niego o uwagę zabiega nieco mniejszy wodospad o nazwie Grani, czyli dokładnie sąsiad. Spada z wysokości 100 metrów. Oba wodospady wypływają z tego samego strumienia, który dzieli się na dwie części około 500 metrów przed kaskadami. Wodospadowi bracia najlepiej wyglądają razem, plus jeszcze przypadkowi turyści. Nie ma co się licytować, kto tu wyszedł najlepiej. Tymczasem nasza wyprawa znów w drodze. Jak to mówią? Nie ma Islandii bez Lukrecji. Nie ma Lukrecji bez Islandii. Czekają kolejne atrakcje do odwiedzenia, ale może właściwie nie ma się co tak spieszyć. Jesteśmy na Islandii, tu warto cieszyć się każdym widokiem i każdą chwilą. Nieplanowany piknik po drodze z takim widokiem? Oczywiście, tak się właśnie zwiedza Islandię. Podziwiając te widoki, już teraz zapraszamy Was do obejrzenia kolejnej części wyprawy. Wybieramy się dalej na południe.
gdzie znów wymoczymy się w wodach geotermalnych i zajrzymy za wodospad. Do zobaczenia!